To co, wchodzimy po tej nieszczęsnej drabinie, której nie widziałam. Mamy ją. Ślepa kura. No ja coś czuję, że jeszcze nie koniec z tymi wagami, powiem ci. No my mamy dopiero dwa klucze. Kto? Jestem. No, okej, okay, bo tak powiedziałeś coś i tak cię przyciszyło na samym końcu i Boże, mówię, chyba znowu cię wywaliło, chyba bym mnie szlak trafił. Dobra, mamy konfiturę. A powiem ci, że nie wiem jak na to patrzę, ja bym zarła takiego z nadmorza polskiego. No. Dobra, z bitą. Gofra? Nie, gofra, tak, zrozumiałem. Gofra. No, bo przecięło. Mhm, gofra, no, no, no. Gofera. Goferyra. Goferyra. I z owocami, a najlepiej z kwiatkami. No, to byłby dobry pomysł. To byłby miód na moje gardełko teraz. Taka bita śmietanka. Proszę się powstrzymać od negatywnych komentarzy. Nam chodzi naprawdę o gofra. I naprawdę obitą śmietanę, no. Taką prawdziwą, ubitą. Ale nie, no, dobra. Nie brnę już w ten temat. Bo jeszcze się będę pogrążać. W swoich przemyśleniach. Nie zrobiłem w domu, ale jakoś wyszły mi takie kapcie, wiesz? Nie wiem czemu. Bo jak ubijesz śmietanę, to później jest kapać. Nie wiem, czy wiesz. Ale nie, chodzi mi o... A tu mówisz o cieście? W sensie, czy bitą śmietanę osobno? Po bitej śmietanie. A to nie, to ja mówię o cieście na ten. Na gofra, to taki kapeć mi wyszedł. Mhm. Nie wiem co robić. Wchodzisz na to? No i weszłam tutaj na górę. Są jakieś klocki jest w podłodze. Jakieś dziwne pole. Pole, pole. Siabadabada. No dobra, wchodzę na to. A, pindole. Myślałem, że mnie zabije. Wiesz co, pewnie trzeba skakać w jakiejś określonej kombinacji. Coś czuję. W sensie na te. Na te... Patrzę sobie na ten sufit. No i? Ale on mi nic nie mówi. Kompletnie nic. Zagadki, słuchajcie. Miazga. Ale z gwiazdami, przepraszam bardzo. To nie było chyba trafił, bo mój strzał był od razu, że to będą cztery, no, takie jak no, to akurat, tutaj akurat tak szacun. Czy coś może na półkach? Może mamy jakąś podpowiedź? Nie. No ewidentnie trzeba chyba skakać, tylko pytanie, tylko jak, jaka kombinacja? No właśnie, i to jest to, że... Ja tutaj nic nie widzę. Ani w suficie, żebyśmy chociaż wiedzieli, wiesz... Wiem, wiem. No. A tu w poprzednim pomieszczeniu? No bo... Co to... Że znowu ta kładka? No ale nie, no co mi ta kładka? Nie wiem, skaczę za drugą. Ale to chyba bez sensu jest. Ale... Czekaj. To jest takie, jakby się dało tu wejść na górę, ale to musiałoby się... Wysunąć. Tak, wysunąć. Mhm. Tak, tak, to ja to widziałem w podłodze, no. Chyba, że czekaj, dookoła przejdę, bo tak to wygląda jakby... No nie A wiem. A może w coś strzelić? Aha. Ja muszę na chwilkę cięcia. Dobra. Przepraszam cię na sekundę. Okej, jesteśmy z powrotem, ale nie czaimy, no przynajmniej ja nie wyczaiłam. No nie, nie. Wiesz co, tak jeszcze patrzyłem sobie na górę, mhm. Tam są te lampy i tak może wzdłuż tych lamp. Kurde. Wzdłuż lamp, ale ciężko no nie wiem, tam jest no właśnie za tej krat tam są te lampy, jest jedna, ale nie wiem, czy to ma sens. Nie wiem, czym tutaj, jaką tu podpowiedź, czym się sugerować. Czy my tam na górze byliśmy ogólnie? Nie, prawda? No nie, bo to będzie na pewno to, że to tutaj na to tam będzie trzeba wysunąć, wiesz o co chodzi. Mhm, mhm. A może coś pominęliśmy? A jeszcze pod nie tym zobaczę. No właśnie tu. Idę też pod tym. Tak, dobra, jest. Jest. Pod tym, aha. Mhm. Czyli okay. To tu, tu, tu i tam. Trzy są. Cztery. Gdzie ty masz czwarty? Na końcu jeszcze w rogu. Co ty opowiadasz?
No zapisz, można to sobie zapisać. To było A to. jest, dobra. Masz? Tak, ja sobie w ogóle telefonem, słuchajcie, zrobię zdjęcie. Dobra, ja mam to. To było tu. Ja tego nie zapomnę. Nie, ja tego nie zapamiętam. Potem to Nie ma było szans. tu. Ja sobie zapisałem na kartce. Tu i tam w rogu na końcu. Tak? To nie No jest tak. żadne. No. Otwierają się To nie gdzieś jest drzwi. żadne lustrzane odbicie i tak dalej. Nie, nie, normalnie, tak jak leci. To jest dźwignia i... To co? Tu? To nie jest jakiś skrót? Nie no, bez sensu trochę. Ale nie trzeba w kolejności żadnej. No w kolejności, tak jak wchodzisz do tego pomieszczenia. A, no to lipa. Pomóc ci? Masz? A wiesz co, jeszcze raz sobie wejdę, bo ja to inaczej zrobiłam. Jeszcze raz, tak. No. W takim razie tak. Tu obok, później ten trzeci. Nie potrafię tego ogarnąć. No dobra, jak tu się wchodzi, nie? Jak No to wchodziliśmy. jest od razu pierwszy po lewej. No, nie Nie pierwszy ogarniam po tego. lewej. Po lewej, ale nie pierwszy. Drugi No. po lewej. Drugi po lewej. Aha, no to jeszcze raz w takim Drugi po razie. lewej. Później raz, No. dwa, trzy. Czwarty później. Ten w tym drugim rzędzie to czwarty. Po prawej, nie? Skaczesz. No. Potem tutaj przechodzisz jakby No. na ukos, nie? I I potem tam w tam rogu. w rogu, na sam róg. W lewo. Dobra. Gitara, dziękuję ci bardzo. No. Włączę dalej stoper. I tu mamy tak, dźwignię, która zrobiła skrót i chyba wysunęła nam ten klocek, tak? Tak, dobra. I tam jest jeszcze jedna Okay. taka dźwignia. Dobra, już na razie pcham tą na ziemi taką drewnianą. Dobrze. No i słyszę, że ona ten klocek wy... Tak, tak. Chodzi na to, Zsuwa. że my po prostu wdrapujemy się jakby tak stopniowo tak. na szczyt tej wieży. Na Tak szczyt to tej wieży, dokładnie. wychodzi, nie? Fajnie zrobione, że autor... wiesz o co chodzi, te kondygnacje... Chociaż nie, czekaj, bo tutaj jest... Tu jest skrzynia, słuchaj, z kolejnym kluczem od razu. Skrzynia z kluczem. No jak wejdziesz już na górę. I to jest biały kluczyk, czyli jeszcze zostaje nam ten, który jest w mgle. To będzie zielony. Przepraszam. Aha, a ja myślałam, że jeszcze jakieś klucze tu na tych skrzyniach. Nie, 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 dobra. nie, nie. Ja skaczę jak głupio. Ale ja jeszcze bym, wiesz No co, dobra, jeszcze... ale ja nie mam żadnej alternatywy już teraz. Odnośnie... Odnośnie Odnośnie w ogóle tego klucza. wszystkiego. Znaczy tak, mamy jeszcze ten woreczek z tymi No niby tak. kamieniami, ale do czego to ja nie No. mam zielonego pojęcia. Do czego można by było użyć? Czy nie było żadnej jakiejś armaty czy czegoś po drodze? Nie. Ale w ogóle pisze, że to jest heavy sak. Heavy. Po co jest to dodane, że to jest ciężka sakiewka? A może teraz musimy zrobić... No wiem, Położyć to na wadze. No bo dlaczego jest dodane słowo heavy? No właśnie. Rozumiesz? Po co? Spróbuję dać to na wagę. Schodzę po tej drabinie znowu tam na dół. Dobra, dobra, ja też tam idę. No bo tutaj generalnie chyba już nic nie ma, nie? No nie. O ty kuźwa. Co się stało? Wypadł. Okej, coś tam się rusza, widzę. Chłopaki się, wiesz. Dobra, przynajmniej trzeba będzie jakąś apteczkę użyć w końcu. No ja już ja co chwila, znaczy może nie co chwila, ale używam w każdym bądź razie, używam. A, może być to. Dobra. To coś się widocznie podziało. Coś się zadziało, czyli wiedzą, że tu jesteśmy. No ale ta waga to jakoś chyba raczej nie. Tutaj...
A, zobaczę z tutaj. Tego, z ciekawości, ale nie. No bo tu jest jeszcze to jedno takie pomieszczenie, wiesz? Bo ty mówiłeś, ja ciągle szłam nie do drabinki, tylko tutaj... To może w tamtym pomieszczeniu trzeba użyć coś, poczekaj. Bo ja nie wiem, o którym pomieszczeniu mówisz. Też jak się tu wchodzi, tak? Tak, tak. I gdzie tutaj jest... Gdzie ty tu masz jakieś przejście? A tu jest wyjście, tu jest dźwignia. A tu? Nie zauważyłam wcześniej tej dźwigni. A jest tu coś, dobra. Jestem ślepa, ja tej dźwigni nie zauważyłam. A ja tutaj na ogóle nie byłam. To jest to pomieszczenie, tu gdzie zabieraliśmy klucz do wieży. O kurde. A tu są kamyki. A tu jest takie coś dziwne urządzenie, poczekaj. O, dobra, dobra, masz tak, rację. Tutaj trzeba to wrzucić. Ale pod jakimś kątem? To te kołowrotki nie, takie? I teraz tą kładkę. Nie, takie... Weź przeskocz są? Tutaj na drugi, naprzeciwko tutaj, gdzie są te beczułki. I jest takie... No właśnie, nie o tym, jest. No właśnie o tym mówiłem. Ja myślałem, że to jest lina za kratą. A to dobrze, to jest tak... No nie, no po prostu rewelacja. Fajne, fajne. A ja myślę, a to o tym mówisz, że to jest lina za kratą. O tym mówiłem. Ty słyszysz? Słyszę coś. No słyszałam, że chodzą to kołowrotki. Myślałam, że coś idzie do nas. Zreszłem się. Nie, no ja słyszałam kołowrotki. Co ja taki puchliwy jestem. A to można przesunąć? Nie. Skrzyneczka jeszcze. A może tą? Też nie. Kuźwa, nie ma sekretu. No. No to słuchajcie, ładnie nam wet idzie. Zdobywamy... Kolejny klucz i to jest ostatni. No czemu nie mogę tego... Ruch! Dobra, mamy to. No i co, musimy się wrócić. Na to wychodzi. Teraz przez ten portal w takim razie, tak? Tak, tam gdzie ten koń. Dobra. I jeszcze sobie tu dookoła podkaczę. Boże, jak jestem głupi. Spadłem na to. Ale ja też spadłam, bo trzeba było obejść dookoła tą skrzynkę, a jak pójść was... Fajna lokacja, podobała mi się taka wieżyczka. No dobra, wróciłam do konika. Ja też. No, ale koniek. Dawaj mi tu. Koniek. Koniek, dawaj. Bo ja chcę jechać. No? No dobra. Czyli... Schodzimy tam na dół. Tak. Shit. No, żeby to nie był koniec customu, bo... Bo się... Tak? Nie wiem. Jezus, tak zrobić... No bo szkoda by było. Żeby już koniec? Nie dziem. Ja dopiero wchodzę nadzieję, z tego że domu. Nie. O Jezu. Gdzie jestem? Aha. Ja dopiero tutaj zleciałam na dół, do tych kluczy. No ja też idę do niego dopiero. No. Pierwszy. Całą brudną robotę musieliśmy wykonać, gościu stoi i czeka. No nie, no gotowa. Bieski. Ja już będę wkładać ostatni klucz, tylko sobie zapiszę. No dobra, otwarta. A gość dalej stoi. Już się w ogóle zaciął po tym wszystkim. Idziesz czy nie? Nie no, idzie.
jest jakiś kryształ? The Cherry Stone, finally. O co chodziło w ogóle w tej fabule? Jakiś kamień znaleźliśmy tam, tak jakiś. Tak, bo musieliśmy zabrać ten kamień wcześniej niż jakaś tam sekta czy ktoś. Aha. No, no, no. Może ja już tak pamiętam. Nie pamiętam. Czekaj, bo on co on zrobi? No tak, ale i tak na razie go nie weźmiemy. No nie. Bo on idzie tu. Dobra. Nie no, teraz się otworzyło chyba. Nie. Coś się otworzyło. O kuźwa, znowu mnie tu teraz. Co się otworzyło? Czy może zejść na dół? Może zejdźmy na dół, co? Czy myśmy byli tam na dole? Nie, bo to... Nie, na pewno nie byliśmy. Tylko patrzę jeszcze tutaj, wiesz, dookoła się chcę. To jest dźwięk, jakby się jakiś klocek... Coś wysuwało. No dobra, tutaj... No dobra, ja schodzę na dół, tutaj jest... Są skrzynie. Ciekawe, czy te skrzynie... No to... jestem też na dole. Wskakuję do wody. I znowu widzisz, tutaj też jest taki kołowrotek. Widziałam. Jakby trzeba było znowu uruchomić mechanizm, który... Mhm. Otworzy nam tą klatkę, nie? No niby tak. Tutaj można łatwo coś przeoczyć. Coś w wodzie? No właśnie nie. I tutaj w jednym basenie i w drugim nie ma nic. No dobra. Ale tu jest dalej jakieś takie przejście, widzisz? Gdzie są takie... Nie wiem, co to jest. I tu jest dźwignia. Jest, widzę. O, cutscenka. Fajna muzyczka. O! Serio? Nie, już koniec. No, wprawiliśmy to w ruch i to się pewnie teraz otworzy, tak? Tak. No. Ciekawie to wygląda. Mhm. Tutaj można było sobie założyć na szyję. No. Znowu mnie drasły te... No co to są? To co na ścianie... A powiedz mi, jak ty wracasz na górę? No tu jest takie skrzynie są. No są skrzynie, no ale od nich nie jedna, doskoczysz. Jedna tam w rogu jest taka, gdzie można skoczyć. A jest, dobra. Dobra, zabrała to. A on? A on jeszcze... A on jej daje w czapę i to... Czekaj, bo on każe iść chyba w tamtą stronę. No to gościu co? Tworzysz nam coś jeszcze? Mam to. Boję się, że on może być jakiś taki dziwny trochę, wiesz, na końcu. Wiesz, co wiem. Chodzi? Wszyscy Dobra. Tylko wykorzystują Larę, nie? Ta, idę za nim. Ja też. W sumie to on by mógł otworzyć tutaj, tak? Czy nie? Co będziesz chciał? No tu. Aha. Dzięki. The end. Thanks for playing. No tak. Czekaj, i wiesz, że nie... thanks for playing. Wiesz, że nie mamy żadnego sekretu? No nie mamy. Nie pamiętam, ja mówiłem... trzy. Dobra, trzy sekrety. Jeden z widzów, chyba Wicka, mówiła, że ostatnio przychodziła. Tak, też to widziałem, no. Przechodził ten custom i nie zdobył ani jednego sekretu, więc też. Podzielamy umiejętności. Pozdrawiamy oczywiście. Tak. Nie jesteśmy jedyni. Stwierdzamy, że musiało być bardzo dobrze ukryte. Masz cutscenkę? Mam. Wiesz co, taki króciutki, no nie? W sumie takie mam wrażenie, że ogólnie fajnie dopracowany.
takie tutaj podróżowanie między tymi portalami. O. Szału ogólnie nie było. No. Ale fajny, przyjemny. Czego ogólnie postawiłabym 8, ale za to, że taki krótki, to bym zaniżyła nawet na 7,5. No to ja tą 7 chciałem. Dobra, to ja 7 daję. To ja 7,5. Zawsze masz tą połóweczkę. Zawsze. Zawsze. Desał ma zawsze połówkę. A jak jest połówka, to już jest dobrze. To już jest dobrze. Koniec, słuchajcie, 0. No ja mam, no 0 mamy. No nie, no po prostu. Ja jeszcze mam dalej cutscenkę. Mm-hmm. Nie mam pojęcia, gdzie te sekrety. Nie wiem, nie wiem. Ale tak jak wspominaliśmy, fajny, przyjemny. Może mm-hmm. być. Taki dla odmurzenia. Tak. Nie zimowy. Było nic o pupie. I to znaczy, że jest wszystko okej. No zobacz, tylko 2 godziny nam to zajęło. No, uporaliśmy się z tym. To co? Zapraszamy na kolejny custom. Oczywiście, że tak, ale myślę, że już nie w zimowych klimatach. Tak, tak, tak. Będzie coś innego. No w sumie na sami nie wiemy co, ale coś będzie. Pewno. Coś tam znajdziemy. No to dobrze, to do zobaczenia w następnym custom. Do zobaczonka. Pa, pa, kochani. Pa, pa.